Dobry wieczór, drogie dzieci. Dziś opowiem wam historię o małej dziewczynce Zosi i jej niezwykłym opiekunie. Posłuchajcie. Mała Zosia mieszkała w pięknym domku na skraju lasu. Była wesołą dziewczynką, ale czasami zdarzało się, że bała się ciemności. Pewnego wieczoru, gdy mama zgasiła lampkę w jej pokoju, Zosia poczuła niepokój. Patrzyła w ciemność i cicho szepnęła: boję się. Nagle poczuła ciepłe światło w pokoju. Tuż obok jej łóżka pojawił się ktoś wyjątkowy. Był to anioł stróż. Miał skrzydła jak z miękkiego puchu i jasne, uśmiechnięte oczy. Nie bój się, Zosiu, powiedział łagodnym głosem. Jestem tu, by cię strzec. Zosia otworzyła szeroko oczy. Naprawdę zawsze jesteś przy mnie? Zapytała. Anioł kiwnął głową. Tak, zawsze. Kiedy śpisz, czuwam. Kiedy się bawisz, dbam, by nic ci się nie stało. A kiedy się boisz, przynoszę ci pokój. Zosia poczuła się bezpieczna. Dziękuję, że jesteś, szepnęła. Już nie będę się bała, bo wiem, że ty i Pan Jezus mnie strzeżecie. Anioł uśmiechnął się i delikatnie zniknął, zostawiając pokój w ciszy i spokoju. Pamiętajcie, kochane dzieci, każdy z nas ma swojego anioła stróża, który zawsze nad nami czuwa. Możemy do niego mówić w modlitwie, a on zawsze nas usłyszy. Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy. Amen. Dobranoc, drogie dzieci. Niech wasz anioł stróż czuwa nad wami przez całą noc. Śpijcie spokojnie i do usłyszenia jutro.